nie przeczę, że koronawirus istnieje, jak wiele innych wirusów. Ale bardzo mnie niepokoją takie rzeczy, że jeżeli, co należy przestrzegać, wchodzimy do hipermarketu, w którym mamy obowiązek w pewnym sensie nosić maseczkę i to samo ministerstwo zapomniało nakazać umieszczenie pojemnika do utylizacji tych maseczek przy wyjściu z tego marketu, oznacza, że to ministerstwo nie wierzy w tego koronawirusa. Nie ja, nie wy, oni nie wierzą. Ponieważ jeżeli mamy do czynienia ze śmiertelnym wirusem, bardzo rozprzestrzeniającym się, to minister zdrowia nie ma prawa zapomnieć, co zrobić z maseczkami. One się nie mogą walać po ulicach, a się walają. Nikt o to nie dba. Dlaczego? Dlatego, że może sedno jest inne. Odbieram to. Jestem tu niepoprawny. Od marca do końcówki lata przeszliśmy test. Szkoły nie funkcjonowały, a uczyliśmy się. Szpital dla wielu był niedostępny, a leczyliśmy się. Urzędy nie działały, a sprawy załatwialiśmy. Zostaliśmy przeszkoleni, zdyscyplinowani. To była praktyka, ale teraz uwaga. A teraz zaczyna się już realizacja tego, do czego zostaliśmy przygotowani. Patrz na Bliski Wschód. Tam już się zaczyna robić gorąco. Nas to dotychczas nie interesowało, a tam się od wielu lat dzieje wojna. I obawiam się, że cała ta sytuacja z koronawirusem, a też biorąc pod uwagę to, co mówiłem mojej córce wiele lat temu, krótko przed II wojną światową, ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać, ma to miejsce.